Dał tę studnię i sam z niej pił i z
synowie jego i dowie jego. Odpowiedział jej Mówiciel: każdy, kto pije tę wodę, zawsze będzie pragnął. Lecz kto pił ową wodę, wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, ale ta woda, którą ja mu dam, stanie się nim studnią wody wyskakującej ku żywotowi wiecznemu. Misja świecy. Wiersz 25. Rzekła mu niewiasta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, którego zwaną Chrystusem, ten, gdy przyjdzie, oznajmi na wszystko. Rzekł Jezus: ja jestem ten, który z tobą mówię. Zostawiła ona niewiasta wiadro swoje i szła do miasta i rzekła onym ludziom: pójdźcie, a oglądajcie człowieka, który mi powiedział wszystko, cokolwiek czyniła Izrael, ten nie jest Chrystus. Wiersz 39. Wtedy z miasta onego wiele Samarytanów uwierzyło weń dla opowiadania onej niewiasty, która świadczyła, że mi wszystko powiedział, co cokolwiek czyniła. 41 wiersz. Daleko więcej ich uwierzyło dla słowa jego. I one niewieście powiedzieli: już nie dla twojej powieści wierzymy, albowiem samiśmy słyszeli i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawiciel świata Chrystus. Thank you.
Täglich sehen wir mit Erstaunen und mit Bewunderung die Werke deines Wortes. Codziennie patrzymy na wielkość tych dzieł i na twój majestat. Täglich betrachten wir die Größe deines Werkes und auch deine Majestät. Ale jakże radosne są nasze serca. Aber wie glücklich und fröhlich sind unsere Herzen. Kiedy poznajemy Twoją miłość do nas. Wenn wir deine Liebe zu uns erkennen. Którą objawiłeś swoim umiłowanym Synu. Die du offenbart es in deinem geliebten Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Jak szczęśliwe są nasze serca. Wie glücklich sind unsere Herzen. Gdy wiemy, że Ty podarowałeś na ziemię to, co miałeś najdroższe. Wenn wir wissen, dass du auf diese Erde das gegeben hast, was dir am teuersten war. Der Twój Syn, a nasz Pan Jesus Christus. Dass dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, przyszedł na tę ziemię, kam auf diese Erde, aby nam pokazać Twoje miłujące serce. Um uns dein liebendes Herz zu zeigen. Dziękujemy, nasz Boże i Ojcze teraz niebieski. Wir danken dir, unser Gott und jetzt auch unser himmlischer Vater, za Twoje wieczne i święte Słowo. Für dein ewiges und heiliges Wort. Że tym Słowem możemy się pouczać i wzmacniać i poprzedniać pielgrzymce naszej ziemi. Dass wir uns durch dieses Wort belehren, stärken und entwickeln können auf dieser ethischen Pilgerreise. Dziękujemy Ci, że pozostawiłeś nam to żywe Słowo. Wir danken dir, dass du uns dieses lebendige Wort belassen hast. Tobie, nasz Boże, powierzamy się na te wszystkie godziny, które są przed nami. Wir, unser Gott und Vater, befehlen dir uns für all die Stunden, die vor uns liegen. Wydarmy Twojej mądrości i łaski z góry. Schenke deine Weisheit und Gnade von oben. Abyśmy tym Słowem zostali pouczeni i pokrzepieni jeszcze raz. Damit wir durch dieses Wort belehrt und noch einmal entwickelt werden. Dziękujemy Ci, że Ty wysłuchujesz nas. Wir danken dir, dass du uns erhörst. I wierzymy, że będziesz nam błogosławił. Wir glauben, dass du uns segnen wirst. Amen. Amen. Maria ziehen musstest. Bo tam będziemy się spotkać z tą gwiazdą samarytańską, z tą przychodzącą. Denn dort wolltest du mit diesem samarytischen Bau zusammentreffen. To był cel twojego spotkania. Das war das Ziel deines Treffens. Się jej przedstawić. Um sich hier zu zeigen. Jako to źródło życia. Als die Quelle des Lebens. Zanim jeszcze dzisiaj możemy dotrzeć, bevor wir hier gekommen sind, to również z każdym z nas, również jeżeli miałeś spotkanie, so hattest du auch mit jedem Einzelnen, der an dich geglaubt hat, schon ein Treffen, w którym to było wyznanie grzechów i przyjęcie Ciebie jako osobistego Zbawiciela, wo es ein Bekenntnis der Sünden gab und ein Annehmen deiner als den Heiland. My wierzymy wszystko, co Słowo Boże mówi. Wir glauben alles, was das Wort Gottes sagt. Również polecamy się w tym Słowie i modlitwach, w różnych sprawach naszego życia. Und die verschiedenen Situationen des unseres Lebens befinden uns dir und deinem Wort an. Tego również to dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego było na sercach naszych. So wie auch das ist heute im Betrachten des Wortes auf unseren Herzen nach. Myśmy to przekładali Tobie. Ja mam es wort gewacht. I ile rzeczywistość stała się widzieć.
Und diese Wirklichkeit ist heute wahr geworden. Dass wir hier in Warschau dein Wort erfahren konnten. Wir haben immer ein bisschen Ernst und auch eine heilige Furcht dafür, dass es ja das Wort Gottes ist. Deshalb dürfen wir auch schon ein Gebet gehört haben. Fehlen uns gerade die an, damit du in unseren Herzen regieren kannst. Damit der Heilige Geist in unseren Herzen wirken kann. Damit er dich offenbaren kann zu deiner Beherrschung. Auch die Bitten betrifft des Friedens und der Ruhe. Sind lebendig in unseren Herzen und wir legen das auch vor dir, damit du verherrlicht wirst. Amen. Ale chcesz, aby wszyscy ludzie zbawieni byli. Bo ty möchtest, dass alle Menschen gerettet werden. I to pokazałeś, posyłając to, co najdroższe miałeś. Was hast gezeigt, indem du das gesandt hast, was dir am teuersten war. Twojego umiłowanego, jednorodzonego syna. Deinen geliebten, eingeborenen Sohn. Który w doskonały sposób, der in einer vollkommenen Weise siebie nam objawił. Uns dich geoffenbart hat. Twoje serce. Dein Herz. I dzisiaj mamy dowód tego. Heute haben wir den Beweis davon. Że Twoja łaska jeszcze trwa. Dass deine Gnade noch wert. Że Ty również i na tym miejscu nawołujesz. Dass du auch heute an diesem Ort. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Rufst, kommt alle her zu mir. Miłowany Ojcze. Geliebter Vater. My pragniemy, aby ten ostatni kamień został dołączony do tej doskonałej budowy. Wir haben das Verlangen, dass auch der letzte Stein zugefügt wird zu diesem vollkommenen Bauwerk. Abyśmy twarzą w twarz obejrzeli tego, który dla nas zapłacił. Damit wir von Angesicht zu Angesicht den sehen, der für uns bezahlt. Abyśmy Ciebie w nim uwielbili w ten sposób. Damit wir dich in ihm verherrlichen in einer vollkommenen Weise. Za tą niezmienną miłość. Für diese unveränderliche Liebe. Miłowany Ojcze, my to również odczuwamy jako Twój dar. Liebter Vater, wir empfinden es auch als deine Gabe. Że my możemy w tym przyjemnym czasie, dass wir in dieser angenehmen Zeit, zajmować się Twoim Słowem. Uns beschäftigen dürfen mit deinem Wort. Które w zupełności mówi o Twoim jednorodzonym Synu. Das vollkommen redet von deinem eingeborenen Sohn. I tak daj nam to, abyśmy tylko Jego w tym Słowie oglądali. So gib uns dies, dass wir nur ihn in diesem Worte betrachten. Abyśmy poznawali również myśli, jakie Ty masz. Damit wir auch die Gedanken erkennen, die du hast. Względem nas. Bezüglich uns. I względem wszelkich rzeczy, które nas otaczają tutaj w tym pielgrzymstwie. Bezüglich aller Dinge, die uns hier in dieser Pilgerreise umgeben. Chcemy Cię poprosić, bitten, abyś nam dał pokój wewnętrzny i zewnętrzny damit du uns inneren na ten czas, kiedy będziemy się zajmować Jego osobą. Tak się o tych wszystkich rzeczach Tobie polecamy. Amen. Amen.
Za geliebter Jesus. Erneut können wir deine Liebe betrachten. Denn du hast uns hier gebracht. Und hast es uns geschenkt, dass wir wieder zu deinen Füßen sitzen dürfen wie Maria. Deshalb bitten wir dich, dass du unsere Herzen ganz weit machst. Abyśmy mogli przyjmować to słowo. Damit wir das Wort annehmen können. Abyśmy mogli się w nim karmić i pocieszać. Damit wir uns durch dasselbe nähren und auch erfreuen können. Ale także, żeby to słowo było dla nas, dla zbudowania. Aber auch damit dieses Wort für uns zu erbauen ist. Gdy powstała taka myśl w sercu naszym, jak niektórych uczniów. Damit in unserem Herzen nicht ein solcher Gedanke aufkommt wie in einigen der Jünger. Którzy mówili, twarda to mowa, któż nie słuchać może. Die gesagt haben, dass es eine harte Lehre ist, wer kann sie hören. Ale aby serca się nasze rozszerzyły i mówimy za Piotra. Dass unsere Herzen weit werden und reden wie ein Petrus. Panie, na kogoż tu idziemy? Ty masz słowa żywota. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Tak dziękujemy Ci jeszcze raz. Za swoją wielką łaskę i miłość, którą Ty pokazujesz na każdy czas. So danken wir dir nun für alle deine Gnade und Liebe, die du zu jeder Zeit zeigst. Amen. Amen. Możemy zajmować się jedną szczególną osobą.
Die Menschen können das nicht verstehen. Ludzie tego nie potrafią zrozumieć. Aber wer im Glauben zum Kreuz von Golgatha gekommen ist und Vergebung der Sünden empfangen hat. Ale kto we wierze przyszedł do tego krzyża Golgoty i otrzymał przebaczenie swoich grzechów. Er im Bekenntnis seiner Schuld vor Gott, mit Gott in Verbindung gekommen ist, der kann das verstehen. I ten, kto wyznał wszystkie swoje winy, a przez to stał się też i uczestnikiem tej społeczności z Bogiem, ten może zrozumieć tą osobę. Der Jesus ist die Gabe Gottes an die Menschen. Bo Pan Jezus jest darem Bożym dla nas ludzi. Nachdem der erste Mensch in Sünde gefallen war und die ganze Menschheit unter der Sünde lastet, po tym, jak pierwszy człowiek na ziemi upadł w grzech, to cała ziemia, to stworzenie cierpi na skutek tego upadku w grzech. Hat Gott den ersten Schritt getan und seine Hand den Menschen gegenüber ausgestreckt, indem er den Jesus gegeben hat. Ale Bóg uczynił pierwszy krok ze swojej strony w kierunku człowieka, aby nam ludziom dać możliwość przebaczenia w osobie Pana Jezusa. Das ist das ganze Evangelium. I to jest treść całej Ewangelii. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Albowiem tak Bóg świat umiłował, że swojego jednorodzonego Syna dał. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to jest też naszym pragnieniem dla, i życzeniem dla każdego, kto tutaj na tej sali jest, a nie zna Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Ten może jeszcze dzisiaj przyjść do krzyża Golgoty z wyznaniem wszystkich swoich win. A Bóg da na to swoją odpowiedź. On powiedział, jeśli wyznajemy grzechy nasze, to On jest wierny i sprawiedliwy. Dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Unrecht. I oczyści nas od, przebaczy nam wszystkie nasze grzechy, a oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Dann weist Gott auf das Werk des Herrn Jesus hin. I Bóg wskazuje na to dzieło dokonane przez Pana Jezusa. Und er sagt, ich habe vor 2000 Jahren meinen Sohn für deine Sünde. I mówi, ja przed około 2000 lat dałem swojego Syna, aby On był tu w Twoim miejscu osądzony. I kto w to uwierzy, dass der Jesus stellvertretend für deine und für meine Sünde gestorben ist, że Pan Jezus w sposób zastępczy za moje i twoje grzechy umarł. Er hat den größten Schatz, die wertvollste Person auf dieser Erde als sein Leben bekommen. To ten otrzymuje największy skarb, jaki można na tej ziemi otrzymać, tą najkosztowniejszą osobę Pana Jezusa. Deshalb beschäftigen sich die Menschen, die an den Herrn Jesus glauben, mit dieser herrlichen Person. I to z tego powodu ludzie, którzy wierzą w Pana Jezusa, zajmują się tą wspaniałą osobą. Wir haben durch die Gnade Gottes vier Evangelien. Dzięki łasce Bożej mamy do dyspozycji cztery Ewangelie. Vier Gemälde von der Person des Herrn Jesus. Można powiedzieć, że to są cztery obrazy pokazujące osobę Pana Jezusa.
inspiriert durch den Heiligen Geist. A zapisany z inspiracji Ducha Świętego. Johannes und Matthäus waren Jünger des Herrn Jesus. Sie waren mit ihm gegangen diese drei Jahre. Jan i Mateusz, oni byli uczniami Pana Jezusa. Oni chodzili za Panem Jezusem około 3 lata. Lukas war ein Heiliger, der das durch die Wirksamkeit des Geistes aufgeschrieben hat. A Łukasz był poganinem, który na skutek działania Ducha Świętego napisał Ewangelię Łukasza. Markus war auch nicht dabei. A również i Marek nie towarzyszył Panu Jezusowi. Aber sie schreiben von einer verschiedenen Seite die Person des Herrn Jesus. Ale wszyscy oni z różnych stron opisują osobę Pana Jezusa. Ich will kurz von jedem Evangelium ein Merkmal zeigen, was sich von den anderen unterscheidet. Chciałbym teraz króciutko pokazać cechy charakteryzujące każdą z Ewangelii i to, czym różni się od innych. Mateusz beschreibt den Herrn Jesus von der Seite des Königs, der für Israel auf diese Erde gekommen. Mateusz opisuje Pana Jezusa ze strony tego króla, który przyszedł tutaj na ziemię jako król dla Izraela. Dort finden wir sein Geburtsregister in der königlichen Linie bis auf David. Tam właśnie w tej Ewangelii mamy cały ten rodowód zapisany od linii królewskiej sięgającej aż od Dawida. Markus beschreibt den Herrn Jesus als Diener und als Prophet. Marek opisuje za to Pana Jezusa jako sługę i jako proroka. Als Diener sehen wir, was er tut. Jako sługę oglądamy go tym, co on czyni. Als Prophet, wie er aus der Gegenwart Gottes spricht. A jako prorok, to widzimy go, jak on przemawia, przebywając w tej obecności Bożej. Da finden wir gar keinen Geschlecht. W tej Ewangelii nie mamy zapisanego rodowodu. Für einen Diener ist es wichtig, dass er in der rechten Weise dient, nicht woher kommt. Bo dla sługi jest ważne to, aby on we właściwy sposób usługiwał, a nie jest ważne, skąd on pochodzi. Lukas beschreibt ihn als den Sohn, den wahren Menschen. Łukasz opisuje Pana Jezusa jako syna człowieczego, jako prawdziwego człowieka. Da finden wir sein Geschlechtsregister bis auf Adam. Tam w tej Ewangelii mamy zapisany rodowód sięgający wstecz aż do samego Adama. Lukas, der Arzt, beschreibt seine Geburt, seine Kindheit, alles das, was der Jesus als Mensch im Menschen zeigt. On opisuje Pana Jezusa łącznie z Jego narodzeniem, z Jego okresem dziecięcym i wszystko to, co dotyczyło Jego osoby pod względem Jego człowieczeństwa. Johannes war das letzte Evangelium. Jan napisał ostatnią Ewangelię. Er schreibt und zeigt den Herrn Jesus als den ewigen Sohn Gottes. On opisuje Pana Jezusa jako tego wiecznego Syna Bożego. Der Schlüsselvers dieses Buches ist im Kapitel 20. Tytułowym wierszem tej Ewangelii, to można by powiedzieć, jest wiersz zapisany w 20 rozdziale. Vers 31. 31 wiersz. Diese aber sind geschrieben, auf dass ihr glaubet, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und auf dass ihr glaubend lebend habet in seinem Namen. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 31 wiersz. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Diese Person ist Mensch, Jesus. Ta osoba jest człowiekiem, Jezusem. Er ist der Christus, der für sein Volk gekommen ist. On jest Chrystusem, który przyszedł dla swojego narodu. Aber er ist auch der
ewige Sohn Gottes. Ale on również jest tym wiecznym Synem Bożym. Und er ist gekommen, auf dass wir Leben haben in seinem I on przyszedł po to, abyśmy mieli życie w jego imieniu. Vielleicht noch einige Einführungen über die ersten drei Verse. Chciałbym teraz powiedzieć parę słów wprowadzenia do pierwszych trzech wierszy tej Ewangelii. Wir haben in Gottes Wort vier Anfänge. My mamy opisane w Słowie Bożym cztery początki. Und hier haben wir einen Anfang, den wir mit einem Zeitmesser nicht messen können. A tu mamy w pierwszym wierszu opisany początek, którego nie jesteśmy w stanie zmierzyć przymiarem dla czasu. Im Anfang bedeutet, so weit kann ein Mensch nicht zurückdenken. To słowo na początku to określa taką odległość, w jaką nie jest w stanie sięgnąć człowiek swoim rozumem. Dieses Wort war vor den Uranfängen der Erde. To słowo było u samego początku zaistnienia świata. Es ist eine Zeit, die in die vergangene Ewigkeit geht. Jest to czas, który sięga bardzo daleko w przeszłość. Eine Stelle dazu aus Micha. Jedno miejsce dotyczące tego wiersza znajdujemy również zapisane w księdze proroka Michała. Micha, kapitel 5. W 5 rozdziale księgi Michała. Vers 1 in der zweiten Hälfte. Seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. To jest pierwszy wiersz 5 rozdziału, od koniec tego wiersza, początki jego od prawieku, od dni zamieszkuj. Jezus war immer. A Pan Jezus już był zawsze. Er war der ewige Sohn von, ist der ewige Sohn von Ewigkeit. On jest tym odwiecznym Synem od wieczności. Dann kommt der zweite Anfang über uns. A teraz możemy oglądać drugi początek zapisany w Słowie Bożym. Und das ist 1. Mose 1. A ten początek jest opisany właśnie początek stworzenia, w którym Bóg stworzył nieba i ziemię. Und dann kommt der dritte Anfang. A trzeci początek. Den finden wir in diesem Kapitel, aber ich möchte 1. Johannes 1 lesen. Ten trzeci początek mamy opisany też w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Przepraszam, listu Jana. 1. Johannes 1, Vers 1. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. Was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Co było od początku? Co słyszeliśmy? Co oczami naszymi widzieliśmy? Na co patrzyliśmy? I czego ręce nasze dotykały? O słowie żywota. Es ist der Anfang, als der ewige Sohn Gottes, der Jesus. To jest ten początek, gdy ten wieczny Syn Boży, Pan Jezus, als wahrer Mensch in diese Schöpfung ein. On wstąpił jako ten prawdziwy człowiek tutaj do niskości, do stworzenia. Es ist der Anfang, den wir auch im 14. Vers unseres Kapitels gelesen haben. To jest też i ten sam początek, o którym żeśmy czytali w Ewangelii Jana w 1. rozdziale, w 14. wierszu. Und das Wort war Fleisch. Tam żeśmy czytali, a słowo to stało się ciałem. Und dann haben wir noch einen vierten Anfang. Ale jeszcze mamy opisany czwarty początek. Markus 1, Vers 1. A o nim czytamy w Ewangelii Marka w 1. rozdziale, w 1. wierszu. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes.
Tam czytamy Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. To rozpoczęło się około 30 lat później od narodzenia Chrystusa. Als der Jesus seinen Dienst ungefähr 30 Jahre alt auf dieser Erde. A to rozpoczęło się w tym momencie, gdy Pan Jezus rozpoczął swoją oficjalną służbę w wieku około 30 lat tutaj na ziemi. Im Anfang war das Wort. Na początku było Słowo. Der Jesus war Sohn Gottes, Sohn des Vaters, Gott in alle Ewigkeit vor den Zeiten schon da. Jezus jako ten Syn Boży już zawsze istniał od samego początku. Wer ist das Wort? A co to jest Słowo? Czy kto to jest Słowo? Es ist der Jesus. To jest Pan Jezus. Wir finden das in Vers 14 bis Vers 17 erklärt das erste. Od 14 do 17 wiersza tego pierwszego rozdziału mamy wyjaśnione, że to On sam jest osobiście tym Słowem. Warum ist er das Wort? Dlaczego On jest Słowem? Wir wissen, wenn wir ein Wort sprechen, my wiemy, że gdy wypowiadamy Słowa, dann ist das ein Ausdruck eines Gedankens. To jest wyrażenie naszych myśli. Es ist etwas, was aus einem unserem Inneren kommt, und durch das Wort ausgesprochen wird. To jest coś, co pochodzi z naszego wnętrza i w postaci słów jest wypowiadane na zewnątrz. So ist der Herr Jesus als das Wort gekommen. I tak Pan Jezus przyszedł jako Słowo, um Gottes Gedanken und seine Pläne auszusprechen. Aby tutaj objawić Boże myśli i Boże plany. Und zwar, wenn wir ein Wort sprechen, ist das immer gut für uns. Aby wypowiedzieć te Boże plany, a gdy my przemawiamy, to zawsze jest niedoskonałe Słowo. Aber er, der in Gott ist, der ewige Sohn Gottes, hat Gottes Gedanken vollkommen den Menschen gesagt und gezeigt. Ale On, który jest tym odwiecznym Synem Bożym, przekazał nam i pokazał nam, ludziom, to odwieczne Słowo i myśli Boże. Und zwar nicht, wie die Schöpfung die Macht Gottes sehen lässt. A to wprawdzie nie tak, jak możemy oglądać w stworzeniu tą moc i potęgę Bożą. Sondern er hat das Herz Gottes voller Liebe den Menschen gezeigt. Ale On pokazał serce Boże w pełnej miłości nam wszystkim ludziom. Er war im Anfang, On był na początku, und das Wort war bei Gott. A to Słowo było u Boga. Er war also ewiger Gott, ewige Existenz. On był tym wiecznym Bogiem, tą wieczną egzystencją. Aber er war auch bei Gott, das heißt in Gemeinschaft mit Gott. Ale On był u Boga, to oznacza, że On był w społeczności z Bogiem. Und er war eine unterschiedliche Person. I jednocześnie On był tą inną osobą. Gott der Vater, der ewige Gott. Różniącą się od Boga tej prawdy, od Boga wiecznego. Und der Jesus, das Wort war Gott. A Pan Jezus, Słowo, był Bogiem. Er war also ewig. A więc On był wieczny. Er war bei dem Vater. On był u Ojca. Und war eine unterschiedliche Person und ebenfalls der ewige Gott. Był różniącą się osobą od Boga, a równocześnie wiecznym Bogiem. Das war dem Johannes sehr wichtig. To ta sprawa była dla Jana bardzo ważna. Weil gerade im Anfang, als Johannes es schrieb, schon viele Irrtümer über die Person des Herrn Jesus verbreitet. A to z tego powodu, że już na samym początku, w czasie, gdy Jan pisał tę Ewangelię, już powstawało wśród chrześcijaństwa
wiele błędnych nauk na temat osoby Pana Jezusa. Und dann sehen wir in Vers 3, a następnie widzimy w wierszu trzecim, dass er auch der Schöpfer, że On również był Stwórcą wszystkiego. Gott hat alles ins Dasein gerufen durch die Person des Herrn. Bóg wszystko powołał do zaistnienia poprzez osobę Pana Jezusa. Er hat also die Schöpfung, das was wir sehen, auch geschaffen, weil er selbst auch der ewige Gott ist. A więc On całe to stworzenie, które oglądamy, stworzył, bo On sam osobiście też jest wiecznym Bogiem. Schon 2000 Jahre lang gibt es den Herrn Jesus nicht mehr auf der Erde. Jesus auf der Erde war, to wiemy, że Królestwo Niebieskie było w nim. Wissen wir, dass das Reich der Himmel in ihm war. Ale On nie został przez swoich, czyli już przez Żydów przyjęty. Aber er ist durch die Seinen, also die Juden, nicht angenommen worden. Został zabity. Er ist getötet worden. Umarł na krzyżu. Starł am Kreuz. Ojciec go chwałą swoją zbudził. Der Vater hat ihn mit seiner Herrlichkeit auferweckt. Tego Jezusa zbudził i Panem Chrystusem. Gott hat ihn auferweckt und ihn zum Herrn Christus gemacht. On sam wszystkie rzeczy mocą swoją uczyniwszy usiadł na prawicy Ojca. Er hat alles durch seine Rechte getan und setzte sich auch zu Rechten des Vaters. Nie ma Pana Jezusa obecnie na ziemi. Der Jesus ist momentan nicht auf der Erde. Czyli możemy tak to rozumieć, dass wir so verstehen können, że Królestwo Niebieskie przyjęło inną formę, a Król jest nieobecny, jest w niebie. Dass das Reich der Himmel eine andere Form angenommen hat und der König ist nicht gegenwärtig, sondern ist im Himmel. Ale jest tu na ziemi pewna sfera. Hier auf der Erde ist eine gewisse Sphäre. Społeczność ludzi. Gemeinschaft der Menschen. Nie znają tego obecnego na ziemi, a utrzymanego i zmarłego stałego Jezusa. Die diesen Jesus anerkennt, der hier auf der Erde starb, aufgeweckt wurde und Pana, die ihn als Herrn anerkennt. On jest głową zgromadzenia. Er ist das Haupt der Versammlung. On jest w niebie. Er ist im Himmel. Natomiast ten żywy organizm, który w ręki Boga wyszedł, wiederum ist der lebendige Organismus, der aus den Händen Gottes hervorgekommen ist. Czyli zgromadzenie. Das heißt, die Versammlung. Jest teraz obecny na tej ziemi w czasie łaski. Ist jetzt in der Zeit der Gnade gegenwärtig auf der Erde. Nie jako same tu na ziemi. Nicht als alleine hier auf der Erde. Ma pocieszyciela. Sie hat einen Satwarter. Którego posłał Ojciec. Den der Vater gesandt hat. Którego On sam posłał. Den der Herr Jesus selbst gesandt hat. Który teraz jest tym, który objawia nam tą boską istotę. Der jetzt derjenige ist, der uns diese göttliche Person offenbart. Um unbedingt samego siebie. Zur Verherrlichung seiner selbst. Wiem, żeśmy tu wczoraj co mogli słyszeć. Wir schon einiges haben hören können. Że były napisane cztery Ewangelie. Das ist, dass vier Evangelien geschrieben wurden. Ale tak właściwie wzniosłość i cel i osobę, którą pokazuje Ewangelia Jana. Aber die wahre Höhe und das Ziel, das uns das Evangelium an Johannes zeigt und die Person. W ogóle by nie była przez ludzi zrozumiana. Wäre von den Menschen überhaupt nicht verstanden worden, das Evangelium. Wcześniej już. Wenn vorher nicht. Nie existowały te trzy Ewangelie. Nicht schon die drei Evangelien bestanden hätten. Mateusz, Maria, Łukasz. Mateusz, Markus und Lukas. Gdzieś około 65 lat po
Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Gdzieś około może 20 minut do 30 lat, gdy ostatni apostoł był na Arenie. Żyje jeszcze ostatni apostoł. Jan. Należy też może mi co nieco przypomnieć. A może vielleicht auch noch daran erinnern? Że pisarz tego Knigi Ewangelii prowadzony jest przez Ducha Bożego. To jest jeden z tych uczniów pierwszych, który Pan jest powołał. Jan natomiast jest ostatnim, który tu żyje. No i teraz, tak sobie to wyobrażam. Und jetzt, so stelle ich es mir vor. Pan Jezus, jakim brat przedstawił. Ze względu, że powstały już naśmiercy i różne grupy ludzkie, pełenstwo ludzi. Aufgrund dessen, dass verschiedene Spötter aufstanden und verschiedene Gruppen von Weisheit oder Intelligenz, die Wirklichkeit des Herrn Jesus anzweifelten, auch seine Menschheit. Aber siehe, da war die Gnostik. Es gab auch eine Gruppe der Gnostiker, która wyraźnie mówiła, że inna osoba to jest Jezus. Die Ausdrucksprache, das ist eine andere Person, ist Jesus. A inna osoba to jest Chrystus. Und eine andere Person, Christus. I była jeszcze inna grupa agnostyków. Es gab eine andere Gruppe der Agnostiker. Które w ogóle twierdzili, że nie można w ogóle pojmować. Überhaupt behauptet, dass man Gott überhaupt nicht erkennen kann. Szatan oczywiście używa sposobów człowieka, który mówi, zawsze znaleźć przygodną i dobrą okazję. Satan selbstverständlich benutzt die Menschen dazu, immer eine Möglichkeit dazu zu benutzen, aby nie zrobić tą boską osobę. Um diese göttliche Person zu verunehren. Ja oczywiście jako już człowiek w podeszłym wieku. Johannes selbstverständlich als ein Mensch in einem hohem Alter. Wierzę w imię podpowiedzi waszej Wielkiste. Nimmt die Feder und unter der Leitung des Geistes schreibt, eine einfache Sprache mit kurzen Worten, wie unser Bruder schon vorgestellt hat. Die Sprache ist so einfach und doch so tief. Sie erreicht so tiefe und unerreichbare Gedanken für den Menschen. Wir lesen den ersten Vers. Na początku było Słowo, das Wort. A ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. Das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Czyli z tego wierszu już jasno to widzimy. So dass wir aus diesem Vers schon klar sehen, że to, co było na początku, ist das, was am Anfang war, to, co miało w tym początek, das, was dein Anfang hatte, to wiersze następne nam tłumaczą, że wierzę od Niego, który sam nie ma początku. I momentalnie Jan dodaje. W pierwszym połowie tego wiersza ten był wytłumaczony pierwsza egzystencja. W drugim części tego wiersza konkretna osoba. Był Bogiem. Jak już bardzo na wyraźnie powiedział, osoba różniąca się od Boga. To jest bardzo rzecz ważna, żeby wiedzieć. Jeśli Pan jest tylko tym sam w sobie jedynym Bogiem, to wtedy te pozostałe osoby bóstwa, tak jak już było powiedziane, były różne osobowości, zgodności i majestacji. Czyli możemy powiedzieć, zdaniem innym razem w Biblii, możliwe Gottheit, so könnte sagen, indem wir andere
Verse 5. Że ta osoba jest Jezus. Gdybyśmy nie wiedzieli tego 14 wiersza, to już też było na mnie, to byśmy w ogóle nie wiedzieli, co to znaczy to słowo, ale to jest 14 to tłumaczy. Na mnie w Vers 14, 27, że Pan Jezus, jest równy w godności, wiecznej egzystencji, majestacie i chwale tym trzy własnym osobom. Es gibt Gott Sohn, Gott Vater und Gott Heiliger Geist. To wszystko było zanim, jak już było powiedziane, otwieram tę księgę, wiersz pierwszy z pierwszej księgi Mojżeszowej. Das war schon alles bevor uns der erste Vers aus 1. Mose 1 das vorstellt. Czyli on już był. Słowo był, ono w sobie jest ponadczasowe, jak już tu było tłumaczone. Existuje wiecznie i jest Bogiem. Gdy będziemy już robić trochę dalej do jeszcze wcześniej, o którym już wspomniałem, to mamy następną cechę charakteryzującą tę osobę bóstwa, syna. Weiteres Kennzeichen, das den Jesus, den Sohn, charakterisiert. Jako stwórcę, als den Schöpfer, który jest początkiem wszystkich rzeczy, der Anfang von allen Dingen ist, które w stworzeniu są jawne, widoczne i jeszcze niewidoczne. Die in der Schöpfung sichtbar sind und auch unsichtbar. Inaczej mówiąc, od niego wszystko wychodzi. Mit anderen Worten, von ihm kommt alles, geht alles aus. Jest oczywiście, co nieco różna te pojęcie słowo, jak w psalmie 32 przeczytaliśmy. Es ist ein Wort, was sich unterscheidet von dem Psalm 32. Bo tam jest powiedziane, że słowo i stało się. Ten dort steht geschrieben, das wurde gesagt und es war. Czyli widzimy, że ta forma tego słowa to jest życzenie Boga, które się wypełni w mocy. Wypowiada słowo, które się koncentruje i są powstałe światy na podstawie słowa Boga. Das ist die Person, die dort als spricht und aufgrund dieser Macht dieses Wortes die Welt geschaffen sind.
że Pan Jezus jest tym Słowem. I zastanowimy się, po co słowa w ogóle istnieją na świecie. To odpowiedź jest bardzo prosta. Abyśmy mogli między sobą się porozumieć. I Pan Jezus jako to Słowo również zjawił się po to na ziemi, aby przez to Słowo do nas przemówić. Myśmy już wspomnieli ten 31 rozdział 31 rozdziału Ewangelii Jana. Wir haben schon Vers 31 von Johannes 20 erwähnt. Chciałbym tylko jeszcze przeczytać 30 wiersz. Tam jest napisane, że wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tym księdze. Ale to, co było przeczytane w 31 wierszu, jest napisane, te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Te są spisane. Jeżeli czytamy o Panu Jezusie jako o Słowie, to właśnie Bóg przez Niego mówi do nas. Dann sehe ich gerade, dass Gott durch ihn zu uns. Może nie wszyscy wiedzą, ale pracuję w szkole. I niekiedy muszę wyjaśniać uczniom różne zagadnienia. Na przykład, jak działa silnik pojazdu samochodowego. I kiedy uczniowie tego słuchają, to wystarczy, że otworzą swoje umysły. I oni potrafią zrozumieć, jak funkcjonuje jakieś urządzenie. Ale jeśli chodzi o Słowo Boże, jest pewna różnica. Kiedy Bóg przez swoje Słowo, przez Jezusa przemawia do nas, to nie wystarczy, że otworzymy swój umysł. To nie wystarczy, że coś zrozumiemy. Chociaż to też jest ważne. Musimy otworzyć również serce. I to jest tak ważne, abyśmy otworzyli serce na to, co Bóg w swoim Słowie do nas mówi. Ale abyśmy mogli otworzyć serce, najpierw musimy w ogóle to Słowo czytać. Myśmy słyszeli, że Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem na tej ziemi. Kiedy czytamy 50 rozdział Księgi Izajasza, to czytamy o tym człowieku przez duże C, o Panu Jezusie. W 50 rozdziale Księgi Izajasza, 4 wierszu, Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Czyli widzimy, że Pan Jezus mówił przez swoje słowo, przez słowo do ludzi. Ale dalej czytamy, że Bóg każdego ranka budził jego ucho. Abym słuchał, jak ci, którzy się uczą. Stare tłumaczenie nasze mówi, i jako ten, który się uczy pilnie. Unsere alte Übersetzung sagt, dass er als solcher hörte, der
Widzimy, że Pan Jezus otwierał swoje ucho na Słowo Boże. Jeśli Pan Jezus jako człowiek uczył się, kiedy On nas przez swoje słowo objawia się człowiekowi, właśnie naszym zadaniem, naszą powinnością jest zapoznać się z tym słowem, starać się zastanowić, co Bóg chce do nas powiedzieć i przyjąć to słowo do swojego serca. Myślę, że wszystkim nam jest znana ta przypowieść o szorakiej roli. Właśnie Słowo Boże jest tym ziarnem, które rozsiewane jest na świecie. I kiedy czytamy 8 rozdział Ewangelii Łukasza, gdzie właśnie mowa jest o tym podobieństwie, to tam czytamy w 15 wierszu: a to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je. Dass in der guten Erde aber sind diese, die am richtigen Ort stehen, aufrichtig im guten Herzen das Wort bewahren, nachdem sie es gehört haben. Pan Jezus jest tym słowem. Der Jesus ist dieses Wort. On przez to słowo przemawia do nas. Redet durch das Wort zu uns. Bóg starał się przez Jezusa i stara się do dzisiaj do nas przemawiać. Gott bemüht sich durch Jesus und auch, bemüht sich auch heute zu uns zu reden. Może ktoś ma wątpliwości, czy to słowo rzeczywiście jest godne przyjęcia? Jednym ze sposobów jest ten, aby przez czytanie sprawdzić, czy to słowo jest rzeczywiście słowem Bożym. Wielu już to sprawdzało. Przekonało się, że to słowo jest prawdziwym słowem od Boga. Dass dieses Wort ein wahres, verdichtes Wort von Gott ist. Żyjemy w czasach, gdzie, w którym następuje lewy czas, na lewy bardzo szybki rozwój fałszywych nauk. W tym szczere empfaltung falscher Lehren geschieht. Apostol Piotr w drugim swoim liście der Apostel Petrus in seinem zweiten Brief pisze, schreibt, lecz jak byli fałszywi prorocy pośród ludu, so wie es falsche Propheten unter dem Volk gab, tak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, werden unter euch falsche Lehrer sein, którzy będą zapierać się Pana, die den Herrn verleugnen. Dzisiaj słyszymy, wir hören heute, Pan Jezus jako doskonały człowiek, Jezus als vollkommener Mensch, jako reformator religijny, als ein Reformator, ein religiöser Reformator, Pan Jezus jako założyciel religii, Jezus als Begründer einer Religion, ale fałszywi nauczyciele, aber die falschen Lehrer, nie mówią, że Pan Jezus jest Bogiem. Diese falschen Lehrer sagen nicht, dass der Jesus Gott ist. Treść pierwszych słów Ewangelii Jana, der Inhalt der ersten Worte des Johannes Evangeliums, mówi nam o wiecznej egzystencji Syna Bożego Słowa. Wiedzieć von der ewigen Existenz des Sohnes Gottes als dem Wort. Niektórzy zapierając się tego, manche ludzie das verleugnen. Powołują się na niektóre ustępy pisma. Sie berufen sich auf bestimmte Schriftarten des Wortes. Fałszywie je wykładają i interpretując. Na bestimmte Schriftstellen, in denen sie falsch interpretieren und auslegen. W liście do Kolosan na przykład. Zum Beispiel in Kolosan, in Brytanii Kolosan. W pierwszym rozdziale. Kapitel 1. 15 wiersz czytamy. On jest obrazem Boga niewidzialnego,
pierworodnym wszelkiego stworzenia. Nauczę się przy tym, że Pan Jezus został stworzony. Jest to oczywiście błędne, gdyż właściwa wykładnia tego 15 wiersza jest następująca. Spójna. On jest obrazem Boga niewidzialnego, który wszelkie stworzenie bierze swój początek. I teraz czytając to 20. Więc nie wiedzieli wajcie, natomiast ja zalezę te serce, te serce. Zgadza się to z tym, zaraz też Pana Biblia Einsteina. Gdyż w każdym jednym wierszu dalej jest wymienione słowo wszystko lub wszystkie. Ja nie wiedzę, te wajcie, natomiast ja zalezę te wody, ale to jest alles, ura alles. I tak w 16 napisane jest, ponieważ nie zostało stworzone wszystko. Zostało te serce wierszyli, ten myślimy, ale nie wiem, że 17 on jest przed wszystkimi rzeczami. Teraz sygnał jest, bo ale... Wiersz 18, on jest początkiem pierworodnym z umarłych, a we wszystkim był pierwszy. Teraz akcent jest, der erste geboren aus dem Tod, damit er in allem den Anfang verloren habe. 20, i żeby przez niego wszystko, co jest na niebie i na ziemi, pojednało się. Teraz 20, i durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen. W 19 wierszu napisane mamy, gdyż podobał sobie Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Das 90 steht geschrieben, denn es war das Wohlgefallen von der ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Pan Jezus jako Boży Syn był zawsze. Der Jezus als Gottes Sohn war schon immer. Innym miejscem, na które powołują się fałszywi nauczyciele, jest eine andere Stelle, auf die sich falsche Lehrer berufen, ist Księga Przypowieści 8 rozdział. Jest Sprüche 8. Przypowieści 8 rozdział jest mowa o wiecznej mądrości Bożej. Sprüche 8 jest geht's um die ewige Weisheit Gottes. Ta wieczna mądrość Boża to Pan Jezus. Diese ewige Weisheit Gottes, das ist der Jezus. Jest w Księdze Koryntian, pierwszy rozdział 31 czytamy. Że On stał się dla nas mądrością Bożą. Kiedy czytamy 8 rozdział przypowieści Salomona, dochodzimy do 22 wiersza, gdzie jest napisane. Pan stworzył mnie jako pierwociny swego stworzenia, na początku swój dzieł z dawna. Der Herr, der saß nicht am Anfang seines Weges vor seinen Werken von jeher, wobei er heute steht, geschaffen. Wir wollen jetzt nicht die Übersetzung kritisieren. Wir danken Gott für die Liebe, die wir haben. Lecz poprawną interpretacją, poprawną tłumaczenie, które z tego wiersza jest. Aber die richtige Übersetzung dieses Verses lautet: Pan miał mnie jako pierwociny swego stworzenia. Der Herr sah mich am Anfang seines Werkes. Więc Pan Jezus istniał wiecznie. Also der Jezus existierte immer, ewig. Powracając do rozmawianego tekstu z Ewangelii Jana, widzimy jeszcze raz to potwierdzone, że Pan Jezus jest Słowem Bożym, że ono było u Boga i że przez Niego powstało wszystko. Całe stworzenie. I tylko w nim Bóg znalazł całkowite upodobanie na tej ziemi. Kiedy Pan Jezus narodził się jako Słowo. Czytamy w jednym miejscu, że Bóg był
Chrystusie. Wir lesen an der Stelle, dass Gott in Christus war. Wir müssen dabei an uns. In 2. Korinther 5. I świat ze sobą pojedna. I das die Welt mit sich versöhnte. W innym miejscu, w liście do Tymoteusza, a na zadanie 2 Tymoteusza. Pierwszy do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 wiersz. 1 Tymoteusz 3, 16. Czytamy jeszcze zdanie. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele. Jest napisane w oryginale i w tłumaczeniach innych. Bóg objawiony w ciele. I w oryginale w tłumaczeniu Gott objawiony w ciele. Dzisiaj możemy spotkać się z wielu fałszywymi nauczami, które zaprzeczają Jego bóstwu i deklarują Jego boską